Witam wszystkich serdecznie. Na tym naszym dzisiejszym wykładzie będziemy mówić o temacie, który podejrzewam, że przewijał się przez Wasze eksploracje nauki, dlatego że ten temat w tytule jest napisany seksu, a generalnie istnienia, ewolucji oraz w ogóle sensu powstania płci w toku ewolucji życia, to jest jeden z bardziej takich gorących tematów biologii ewolucyjnej. Także dzisiaj postaram się opowiedzieć dlaczego w ogóle płeć jest nam potrzebna i jakie są nasze obecne i jakie były kiedyś wizje dotyczące tego w ogóle jak płeć powstała. Ten dzisiejszy wykład będzie się kręcił wokół tych pięciu elementów, które są na tym slajdzie. Ja je pokazuję na razie bez większego tłumaczenia, czego one będą dotyczyły, natomiast mam nadzieję, że uda się Wam je wszystkie wyłapać po kolei w różnych miejscach tego wykładu. Pozornie wydają się być ze sobą na razie niezwiązane, natomiast jak zaraz zobaczymy każdy z nich, to jest jeden ważny kawałek naszej historii właśnie o ewolucji płci. Pierwsze pytanie, jakie sobie musimy zadać, to jak dużo tego seksu jest na świecie? Oczywiście nie chodzi nam tutaj o takie rozumienie bardzo potoczne seksu, tylko chodzi nam właśnie o rozmnażanie płciowe. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w przypadku ludzi ludzie rozmnażają się za pomocą rozmnażania płciowego. Gdyby było inaczej, to cały przemysł filmów i komedii romantycznych nie miałby za bardzo... Racji bytu, bo komedia romantyczna, gdzie jeden osobnik rozmnaża się przez klonowanie się, jest raczej mało, podejrzewam, byłaby mało emocjonującym filmem. Natomiast mam taki krótki quiz. Spośród tych zdjęć, które pojawią się po tym zdjęciu, ciekaw jestem, ilu z Was będzie było w stanie powiedzieć, które z organizmów, które przedstawię, rozmnażają się płciowo. Więc ręka do góry, kto z Was myśli, że. Rośliny, tak jak na przykład tutaj ta roślina z rodziny złożonych, rozmnażają się seksualnie, czyli płciowo. No tak, patrząc, jedna trzecia, może nieco mniej niż jedna trzecia. Następny przykład. To jest nartnik, przedstawiciel owadów. Więc pytanie: kto z Was myśli, że owady rozmnażają się płciowo? Mniej więcej podobna proporcja. A koralowce, na przykład. Kto z Was myśli, że rozmnażają się płciowo? Jeszcze mniej. I ostatni ciekawy przykład to są bakterie salmonelli, które czasami znajdują się w naszym jelicie grubym i cienkim. I jeżeli tam się znajdą, to niekoniecznie jest nam dobrze, dlatego że powodują biegunkę. Między innymi, pytanie, kto z Was myśli, że one rozmnażają się seksualnie, płciowo? Jeszcze mniejsze wsparcie. Ok. Wszystkie te organizmy, które przedstawiłem, rozmnażają się płciowo, dlatego że rozmnażanie płciowe to jest tak naprawdę jeden z najbardziej powszechnych rodzajów reprodukcji. Oczywiście niektóre z nich również rozmnażają się bezpłciowo, dlatego że bakterie, takie jak ta salmonella, również mogą się rozmnażać przez podział komórki, czyli tworząc swoje własne klony. Natomiast tak naprawdę wszystkie te organizmy rozmnażają się... Płciowo. Podejrzewam, że na przykład w przypadku tych roślin, podstawowym powodem, dla którego intuicyjnie możemy nie uważać ich za organizmy seksualne, jest to, że nie widzimy za bardzo tego, można powiedzieć, w cudzysłowie, aktu rozmnażania, dlatego że on faktycznie dzieje się na bardzo mikroskopijnych skalach, w bardzo małych strukturach budujących poszczególny kwiat, który się składa na ten kwiatostan. Ale każdy z tych organizmów wykorzystuje rozród płciowy w swoim w swoim cyklu życiowym grzyby również. Do tego zdjęcia akurat nie dotarłem. Tak naprawdę bardzo niewiele jest organizmów, które z jakiegoś powodu w ogóle nie rozmnażają się płciowo. I to taksonomiczne rozpowszechnienie rozmnażania płciowego, czyli fakt, że tak naprawdę większość organizmów tego typu proceder uprawia, każe nam się zastanowić, dlaczego tak jest. I jak zaraz zobaczymy, to pytanie jest jeszcze ważniejsze, dlatego że rozmnażanie płciowe wcale nie jest takie oczywiście w oczywisty sposób lepsze niż alternatywa, czyli klonowanie się. Co, co więcej, warto się również zastanowić, dlaczego, tak jak już wspomniałem, mimo tego, że ten seks, czyli to rozmnażanie płciowe dominuje w, w życiu, że tak powiem, na Ziemi, niektóre organizmy utraciły zdolność rozmnażania się właśnie płciowo. Bardzo słynnym przykładem tego są te organizmy, które, których przedstawiciel jest tutaj na tym zdjęciu to jest wrotek, a dokładnie wrotek z grupy tak zwanych wrotków bdelloidalnych, które między innymi żyją w a kałużach żyją wśród mszaków, w plechach porostów. Są też jeden z podstawowych składników osadu czynnego w oczyszczalnych ścieków, i te wrotki, jak się okazuje, całkowicie utraciły wtórnie zdolność rozmnażania płciowego. Zamiast tego robią coś niesamowicie ciekawego, o czym powiem później w trakcie tej prezentacji. Czasami rozmnażają się płciowo te skorupiaki, które pewnie niektórzy z Was kojarzą, to jest Dafnia, czyli rozwilitka. Ona z reguły się rozmnaża bezpłciowo, czyli samice produkują swoje córki bez udziału samców, ale w określonych przypadkach, jeżeli się pogarsza środowisko, ta dafnia zaczyna się rozmnażać płciowo. No i jak się okazuje, wprawdzie powiedziałem, że niektóre rośliny rozmnażają się, większość roślin rozmnaża się płciowo, to są takie i jest ich całkiem sporo, które w określonych okolicznościach, a niektóre, tak jak przedstawiciele tego rodzaju, to jest, to jest mniszek lekarski, rozmnażają się bezpłciowo przez tak zwaną apomiksję, czyli nasiona u tych roślin powstają z niezapłodnionych z niezapłodnionych komórek jajowych. No więc o co chodzi z tym rozmnażeniem płciowym i dlaczego ono jest tak rozpowszechnione? Pierwsze pytanie, jakie sobie musimy postawić, to czym w ogóle jest seks i rozmnażanie płciowe i jak się ono różni od rozmnażania bezpłciowego? To jest przykład hipotetycznych organizmów, które rozmnażają się bezpłciowo. Mamy osobniki, w środku jest ich materiał genetyczny. W trakcie rozmnażania płciowego każdy osobnik po prostu tworzy swoje kopie, czyli dochodzi do podziału komórki. Jak widzimy, ten osobnik różni się nieco od tego, dlatego każdy z nich tworzy swoją taką linię klonalną, gdzie kolejne, kolejne potomstwo jest identycznymi kopiami osobnika rodzicielskiego. W seksie, czyli w rozmnażaniu płciowym, sytuacja jest inna, to znaczy, żeby powstał osobnik potomny, to dwa osobniki muszą się spotkać razem i dopiero wtedy może dojść do, do rozmnażania i powstaje osobnik potomny, który. Do pewnego stopnia jest podobny do jednego osobnika rodzicielskiego, do pewnego stopnia do drugiego. I właśnie ta rekombinacja materiału genetycznego, czyli spotykanie się niektórych składników genomu osobnika rodzicielskiego, jednego i drugiego, to jest jedna z podstawowych cech, jakie charakteryzują rozmnażanie płciowe. Jakie są konsekwencje tego, że organizmy się rozmnażają płciowo? No po pierwsze, muszą być Dwie albo czasami więcej klasy organizmów, które dostarczają gamet. I e, my je potocznie nazywamy płciami, i najczęściej e, uważamy, że te płcie są dwie. E, z reguły też trochę antropomorfizując, jedną nazywamy męską, drugą żeńską, ale to jest czysto arbitralne tak naprawdę rozróżnienie. Ale są organizmy, których płci mają znacznie więcej. Niektóre grzyby mogą mieć kilkaset różnych płci i dwie losowe płci spośród tych kilkuset się spotykają, żeby wyprodukować potomstwo. Po drugie, oczywiście, oczywiście wszystkie te znaczy obydwie te klasy organizmów, czyli jedna i druga płeć, muszą się spotkać, żeby doszło do rozrodu. Co powoduje, że cały ten proces zaczyna być coraz bardziej asymetryczny. No bo jak łatwo się domyślić, pojawia się tutaj, a raczej ewolucja może wymusić, pojawienie się różnic między jednym i drugim partnerem, który bierze udział w rozrodzie. I ta asymetria wtórnie to był jeden z tak naprawdę pierwszych. Powodów, dla którego w ogóle zaczęliśmy uważać rozmnażanie płciowe za bardzo interesujące. E, dlatego, że ta asymetria płci i to, że one przyjmowały z czasem coraz bardziej różniące się role w rozrodzie, e, tak naprawdę okazuje się, że organizuje całą masę różnych procesów w biosferze. Wśród organizmów żywych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że seks organizuje życie, dlatego że konsekwencje rozrodu płciowego widzimy tak naprawdę na wszystkich poziomach organizacji życia, od budowy pojedynczych komórek poprzez to, jak są zbudowane organizmy wielokomórkowe, a skończywszy na procesach ewolucyjnych i ekologicznych, zachodzących na bardzo dużych, skalach, bardzo dużych skalach przestrzennych. No i oczywiście już Karola Darwina to Zastanowiło, dlaczego jest ta asymetria między jedną, jednym a drugim partnerem w rozrodzie płciowym, najbardziej takim klasycznym przykładem tej asymetrii jest to, co tutaj widzimy u góry, czyli różnica między tym, jaki jest wkład komórkowy, że tak powiem, jednej i drugiej płci w rozród płciowy, bo wiemy, że u większości wyższych organizmów. Jedna z płci dostarcza bardzo duże komórki, które nazywamy komórkami jajowymi albo po prostu jajami, a druga płci, do, z płci dostarcza bardzo małe komórki, które nazywamy plemnikami. Czasami oczywiście one mogą być dziwne i wręcz... Yy, być prawie tak duże jak komórki jajowe. Tutaj mamy przykład plemnika muszki owocowej, który jest tak długi, że jego, że długość zwłaszcza tego ogonka, tego plemnika przewyższa kilkanaście razy długość komórki jajowej. Ale tak czy siak widoczna jest tutaj asymetria, która leży jakby u podstaw w ogóle wszystkich procesów. Płciowych. No i Darwin się zastanawiał, dlaczego ta asymetria powstała, bo ona w wielu przypadkach jest kosztowna. Dlaczego ona istnieje? Dlaczego po prostu nie mamy sytuacji, gdzie płcie nie istnieją, a rozmnażanie odbywa się klonalnie? On wysunął taką hipotezę, bardzo wczesną, że być może chodzi o to, żeby wymusić. Spotykanie się dwóch różnych poligenetycznych właśnie w tym rozrodzie płciowym, co wiązał z tak zwanym wigorem mieszańcowym. To jest zjawisko, które już wtedy właśnie za czasów Darwina i wcześniej zauważono, polegające na tym, że y, okazywało się bardzo często, że osobniki będące mieszańcami, różnych, że tak powiem, linii genetycznych miały wyższe dostosowanie, czyli lepszą kondycję, lepiej sobie radziły niż osobniki powstające ze skrzyżowania dwóch identycznych linii e, genetycznych. Oczywiście to jest bardzo niedoskonałe wyjaśnienie, dlatego powstawało ich znacznie więcej, znacznie bardziej wyrafinowane, chociaż jak zaraz zobaczymy, sama idea tego, że ta różnorodność i zmienność ma jakieś znaczenie e, dla ewolucji płci, to jest idea, która się tak naprawdę będzie przewijała przez te wszystkie e, motywy, o których dalej będę opowiadał w tej e, prezentacji. E, asymetria. Dzięki asymetrii rozmnożenia płciowego mamy bardzo wiele rzeczy, między innymi mamy smaczne jajka, dlatego że jajko, jako produkt w tym przypadku kury albo generalnie ptaka to jest między innymi wynik właśnie tego, że w rozrodzie w historii ewolucyjnej rozmnażania pojawiły się płcie no i jedna z nich zaczęła produkować te większe bogatsze komórki jajowe dzięki temu właśnie mamy najlepszą część żółtka najlepszą część jaja czyli żółtko które jest tym magazynem zasobów odżywczych dla rozwijającej się komórki natomiast dla Darwina ta asymetria, czyli właśnie zróżnicowanie wielkości komórek rozrodczych, czyli jaj i plemników, to było w ogóle tak naprawdę źródło istnienia samego procesu rozmnażania płciowego i tutaj tak naprawdę dochodzimy do pierwszego, jakby pierwszej interpretacji tego naszego pytania, po co nam jest seks, dlatego że tutaj możemy spojrzeć na seks nie tyle na, jako na samo istnienie płci, co na sam proces, w którym dwie płcie się spotykają i produkują potomstwo. No i pytanie, dlaczego one muszą właśnie w ten sposób to robić. Anizogamia, czyli właśnie zróżnicowanie w wielkości gamet, ma bardzo duże konsekwencje biologiczne na poziomie organizmów i na poziomie populacji, dlatego że ponieważ każda z płci wkłada nieco inną ilość zasobów w produkowanie tych swoich gamet, no to łatwo się domyślić, że może to być źródłem, źródłem różnego rodzaju konfliktów, interesów między płciami, których najbardziej spektakularnym jakby produktem jest dymorfizm płciowy, czyli różnice między samcami i samicami, które widzimy już na, ma, na, na poziomie makroskopowym, a nie tylko na poziomie wielkości gamet. To jest taki bardzo spektakularny przykład, gdzie mamy samca i samice. Jednego z gatunków ptaków rajskich. Większość z nas pewnie bez problemu powie, który to jest samiec, bo jest ładniejszy. To jest właśnie ten osobnik, który tutaj przyjmuje taką bardzo charakterystyczną pozę, gdzie stroszy pióra i tak naprawdę wygląda jak taki wielki owal z oczami, chociaż to nie są jego prawdziwe oczy. No a tutaj mamy niepozorną samicę, która go próbuje ocenić i zdecydować, czy przyjąć jego zaloty, czy nie. Ale dymorfizm płciowy ma bardzo wiele różnych oblicz. To jest klasyczny przykład: pawia. Tutaj mamy inne przykłady dymorfizmu płciowego, który czasami osiąga tak monstrualne rozmiary, jak w przypadku tej ryby, która jest tutaj na górze. To jest ryba diablica, u której różnica między samcami i samicami jest tak potężna, że no, samiec zostaje zmarginalizowany do wielkości tak naprawdę wielokrotnie mniejszej niż samica i ponieważ jest on bardzo słabym osobnikiem, a w dodatku znalezienie takiej wielkiej samicy w głębinach oceanu jest bardzo trudne, to on po prostu przyrasta do niej tutaj, wrasta jej, że tak powiem, w tylną część ciała i tam już zostaje do końca życia. W konsekwencji tak naprawdę prowadzi do tego, że ten samiec zamienia się po prostu w przyrośnięte do samicy jądra, które produkują plemniki i tak naprawdę nic więcej nie, nie robią. Także widzimy, że istnienie płci i rozmnażenia płciowego ma niesamowicie fundamentalny wpływ na to, jakie formy osiągają organizmy żywe. Czasami oczywiście to idzie w drugą stronę, bo tutaj mamy przykład konika morskiego, u którego samiec przejmuje całą rolę samicy. To znaczy, on przejmuje od niej jaja, a następnie opiekuje się nimi, i na końcu dochodzi do takiego pozornego porodu, w którym ten samiec wypuszcza na, na świat wykluty na rybek. Właśnie z tych jaj, którymi się opiekował. Ten cały proces, ten, ten dymorfizm, tak jak już powiedzieliśmy, swoje korzenie ma w anizogami. Istniało bardzo wiele hipotez dotyczących tego w jaki sposób anizogamia, czyli to zróżnicowanie na dwie klasy organizmów, które później nazwaliśmy płciami, zaistniało. Na początku, kiedy organizmy były w takich najwcześniejszych etapach ewolucji tego rozrodu płciowego, prawdopodobnie produkowały identyczne gamety, czyli tak naprawdę nie mogliśmy rozróżnić, która płeć była którą. Czasami w przypadku na przykład glonów, które stosują ten system, Jedną z płci oznacza się plusem, drugą się oznacza minusem. I ten system nazywamy izogamią, czyli sytuacją, w której gamety, które się ze sobą łączą, są całkowicie identyczne. Natomiast ewolucja bardzo lubi wykorzystywać wszelkie nierównowagi w przyrodzie, i to, co tutaj się stało, bardzo szybko się okazało, że. Ewolucja zaczęła promować dwie bardzo skrajne strategie, w jaki sposób zmaksymalizować sukces tych swoich komórek rozrodczych. Bo okazało się, że czasami niektóre osobniki lepiej sobie radziły, w sensie produkowały więcej potomstwa, w ten sposób, że zwiększały ilość swoich gamet, ale oczywiście kosztem ich wielkości, no bo mając ograniczone zasoby, nie można wyprodukować. A nieskończonej ilości gamet, więc produkowały ich więcej, ale każda indywidualna była nieco mniejsza. Natomiast przeciwna ścieżka została obrana przez inne jakby podpopulacje organizmów, które z kolei postanowiły, że zainwestują w pojedyncze gamety, sprawiając, że będą one tak zaopatrzone w zasoby, że również będą miały świetny sukces reprodukcyjny, co z kolei skutkowało tym, że tych gamet mogło być mniej, bo, bo każda z nich musiała więcej zasobów przejąć. No i siłą rzeczy ten proces doprowadził do anizogami, w której mamy bardzo dużo, znaczy jedną płeć produkującą bardzo dużo, bardzo małych i jednocześnie bardzo tanich gamet. Plemniki, czyli gamety męskie, nie przenoszą praktycznie niczego poza materiałem genetycznym, a na drugim końcu mamy ogromne komórki jajowe, które są jednymi z największych komórek w ogóle, jakie produkują organizmy żywe. Które są nieruchome, i tak naprawdę to, co robią, to siedzą w jednym miejscu organizmu samicy najczęściej albo na zewnątrz, jeżeli mamy zapłodnienie zewnętrzne, i czekają, aż do nich dostaną się plemniki, które oczywiście muszą mieć możliwość dostania się tam, więc plemniki mają najczęściej zdolność ruchu albo czynnie, albo czasami są przenoszone w pobliże komórki jajowej w jakiś bierny sposób. Także ten proces jest odpowiedzialny za. Asymetrię tych dwóch klas osobników, która dała początek płciom i dała początek, no właśnie temu wyścigowi, który jest odpowiedzialny za te wszystkie spektakularne rezultaty ewolucyjne, że tak powiem, między innymi za dymorfizm płciowy. Czasami pojawiają się dosyć niepokojące wyniki działania takiego dymorfizmu płciowego. To jest przykład dosyć, no właśnie. Dziwny, dlatego że u kaczek, tutaj mamy jeden z takich gatunków kaczek nurkujących morskich, ten dymorfizm doprowadził do wyścigu zbrojeń samców oraz jednocześnie wyścigu zbrojeń samców i samic napędzających się nawzajem, a w tym wyścigu zbrojeń, który sprawiał, że samce, próbując zwiększyć sukces swój reprodukcyjny, wydłużały stopniowo swój narząd kopulacyjny, a samice chcąc się obronić przed. Przed atakami samców, które często starały się wymuszać kopulację, wydłużały swoje drogi rodne. Dlatego między innymi niektóre kaczki mają tak monstrualne wielkości narządy kopulacyjne, które dodatkowo są skręcone w kształt korkociągu, żeby się w stanie, być w stanie lepiej dostać do wnętrza dróg rodnych samicy i dokonać zapłodnienia. Także jak widzimy konsekwencje istnienia płci są niezwykłe i czasami dość dość niepokojące. Tym bardziej niepokojące jest istnienie takich pamiątek, które można czasami znaleźć na straganach w miejscowościach wypoczynkowych na przykład. Zastanawiam się, czy motywacją do istnienia tej, te, tego urządzenia jest biologia, czy po prostu nieprzemyślany design. Okej, okay. wiemy już, że ta asymetria, którą widzimy w rozrodzie płciowym, Anizogamia była prawdopodobnie tym, co dało początek różniącym się płciom i tym wszystkim konsekwencjom tego, że one są tak bardzo od siebie różne. Natomiast, tak naprawdę, znacznie bardziej fundamentalnym pytaniem, które możemy sobie zadać, jest: dlaczego w ogóle istnieją płcie i dlaczego w ogóle istnieje rozmnażanie płciowe? Czyli dlaczego. Organizmy zamiast się dzielić klonalnie, wybierają sytuację, w której dwie komórki muszą się spotkać i musi dojść do ich fuzji, żeby w ogóle mógł zachodzić dalszy rozwój. To jest pytanie, które pierwszy postawił, postawił w 78 roku John Maynard Smith, który zauważył i to też matematycznie pokazał za pomocą modelu matematycznego, że rozmnażanie płciowe jest de facto niesamowicie szkodliwe z ewolucyjnego punktu widzenia, dlatego że przynosi straty. Dlaczego? Organizm, który się rozmnaża bezpłciowo, w każdym jak, jakby cyklu reprodukcyjnym jest w stanie wyprodukować swoje, swoją kopię, czyli takie rozmnażanie po, przez podział komórki sprawia, że w drugim pokoleniu mamy cztery osobniki, w trzecim mamy dwa, w trzecim mamy cztery, w kolejnym mamy ich osiem i tak dalej. W postępie y, po wykładniczym ta liczba rośnie, czyli taki organizm bardzo szybko jest w stanie zdominować jakąś populację, w której się znajdzie, znacznie szybciej, Niż organizm rozmnażający się płciowo, który w każdym kolejnym pokoleniu musi spotkać się z drugim organizmem, żeby wyprodukować jeden, że tak powiem, jedną sztukę potomstwa. Czyli organizm rozmnażający się bezpłciowo zawsze powinien wygrać w wyścigu takim, że tak powiem, prymitywnym wyścigu na to, kto więcej wyprodukuje potomstwa, z organizmem rozmnażającym się płciowo. Także ten koszt płci. Jest bardzo takim paradoksem, który domaga się odpowiedzi, dlaczego rozmnażanie płciowe jest utrzymywane i tak powszechne w świecie ożywionym, mimo tego, że z ewolucyjnego punktu widzenia tak naprawdę jest ono bardzo kosztowne. Oczywiście można by powiedzieć, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby organizmy, które rozmnażają się płciowo, jednocześnie mogły rozmnażać się bezpłciowo i w ten sposób mieć jedno i drugie, i rybki, i akwarium. Czyli sytuacja, którą moglibyśmy przedstawić w ten sposób: czyli mamy rozmnożenie płciowe, ale też każdy z, każda z płci może produkować swoje kopie klonalnie. Problem polega na tym, że w przypadku organizmów wielokomórkowych, czyli klasy organizmów, które tak naprawdę dominują na naszej planecie. Taki rodzaj rozmnażania może być trudny, dlatego że w organizmie organizm wielokomórkowy, gdyby spróbował zrobić swoją kopię, to najczęściej doprowadzi to do jakiejś strasznej katastrofy, którą my doskonale znamy z naszego, z naszego otoczenia. Nazywamy je najczęściej nowotworami. Nowotwory to są właśnie sytuacje, kiedy jakieś populacje komórek organizmu wielokomórkowego nagle postanawiają, że się zaczną rozmnażać, pomijając ten krok rozmnażania płciowego, tworzą różnego rodzaju guzy. Oczywiście można sobie wyobrazić, że organizm wielokomórkowy mógłby delegować którąś swoją komórkę do wytworzenia swojej kopii. Z jakiegoś powodu tak się nie dzieje i z jakiegoś powodu rozmnażanie płciowe to jest w ogóle dominująca, a w ogromnej większości przypadków jedyna droga jaką obierają właśnie organizmy wielokomórkowe w swoim rozrodzie. No i pytanie, co sprawiło że ten rozród płciowy na takim najbardziej fundamentalnym, ewolucyjnym poziomie jest tak e, bardzo faworyzowany, faworyzowany przez, e, przez ewolucję. E, innymi słowy mówiąc, płeć i samo płciowe musiało dawać jakąś przewagę selekcyjną, żeby się być w stanie utrzymać w populacjach i istnieć. E, pierwsze wyjaśnienie, które miało e, pokazać Tą przewagę rozmnażania płciowego, zaproponował Weissman, który powiedział, że płeć, a raczej rozmnażanie płciowe, jest swego rodzaju wytwórnią wytwornią zmienności genetycznej. Dzięki temu, że w rozmnażaniu płciowym spotykają się pule genetyczne dwóch różnych osobników, może generować się w populacjach nowa zmienność genetyczna, która może być niezbędna do tego, żeby móc reagować na przykład na jakieś zmienne warunki środowiska. Ta teoria była rozszerzana, modyfikowana, i niektórzy badacze, na przykład Williams czy Bell. Przedstawiali jej różnego rodzaju odmiany. Bel na przykład zasugerował, że przewaga rozmnożenia płciowego wynika z tego, że rodzice produkują potomstwo, które przez to, że tam się spotykają różne kombinacje genów rodzicielskich, potomstwo jest od siebie genetycznie różne. Więc potencjalnie może zasiedlać różne nisze ekologiczne, dzięki czemu unikamy konkurencji między potomstwem i zwiększamy dostosowanie każdego jednego potomka bez jakby kosztów ponoszonych przez innego potomka. To, są, to były bardzo, powiedzmy, prymitywne i pierwsze podejścia do tego zagadnienia przewagi selekcyjnej, jaką daje rozmnażanie płciowe. Zanim, do niego, zanim przejdziemy do, do tego, w co te wyjaśnienia się przerodziły, musimy sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, dlatego że ja tutaj używam takiego pojęcia zmienność, czyli pojęcia, które w biologii ewolucyjnej jest niesamowicie często używane. Zmienność to jest, to jest cecha organizmów polegająca na, na tym, że one się od siebie różnią. Ale oczywiście chodzi nam tutaj przede wszystkim o zmienność genetyczną, czyli o to, jakie geny mają poszczególne osobniki i jak te geny przekładają się na ich sukces ewolucyjny. Zmienność może pojawiać się w populacjach, tak jak mamy tutaj po lewej stronie, na zasadzie mutacji, czyli mamy jakieś osobniki, i niektóre z nich spontanicznie zmieniają swoje geny, a stają się inne. Czasami prowadzi to do ich śmierci, jeżeli to są mutacje letalne, ale czasami taka mutacja, tak jak ta żółta, nie jest śmiertelna, no i taki organizm może się dalej rozmnażać i ją rozprzestrzeniać, tą mutację w populacji. Natomiast inny, niejako rodzaj zmienności powstaje właśnie w rozmnażaniu płciowym, gdzie dochodzi do mieszania się. Genomów, osobników, które ze sobą e, się rozmnażają. E, I e, jak widzimy, ta zmienność może powstawać znacznie szybciej. I ponieważ tutaj dochodzi do kombinowania się już istniejących wariantów genetycznych, znacznie rzadziej są one letalne, czyli znacznie rzadziej popełniany jest tutaj błąd w generowaniu tej nowej e, zmienności. Jakie to ma znaczenie? Możemy sobie zobaczyć bardzo łatwo na takim rysunku. Tutaj mamy dwie populacje organizmów, które się rozmnażają bezpłciowo i płciowo. No i na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo podobnie, ale jak dodamy do tego technikolor w postaci rozmnażania płciowego, to widzimy nagle, że te rozmnożające się płciowo generują ogromną, ogromne poziomy zmienności Wynikającej ze spotykania się ze sobą w różnych momentach różnych genotypów, a u tych bezpłciowych, tak naprawdę, czasami coś się dzieje czyli mutacja, która rozprzestrzenia się w populacji klonalnie ale widzimy, że tutaj znacznie trudniej mówić o jakimś wielkim zróżnicowaniu genetycznym tej populacji. Um, oczywiście, mutacje mogą też zachodzić w organizmach rozmnażających się płciowo tak jak tutaj się dzieje ale one też, jeżeli są, że tak powiem, nieszkodliwe, Dzięki tej rekombinacji, która później zachodzi, są niejako włączane w, te, w to tło genetyczne populacji i mieszane z innymi wariantami e, genetycznymi. E, zmienność, o której mówimy, wynika więc przede wszystkim z rekombinacji, czyli z łączenia się różnych e, wersji genów, których nosicielami są e, rodzice. I to jest ten pierwszy zysk. E, z istnienia płci, którym staramy się wytłumaczyć, dlaczego płeć ma taką przewagę selekcyjną. Ta rekombinacja, o której mówimy, tylko mała przypominajka ze szkoły średniej, polega przede wszystkim na tym, że w trakcie produkcji gamet, czyli produkcji komórek rozrodczych, w każdym organizmie chromosomy, czyli takie twory będące. Zbudowane z DNA, czyli twory będące niejako takim rusztowaniem dla DNA, podlegają procesowi, który nazywamy crossing over, w wyniku którego one mogą się wymieniać fragmentami, swoich, e, fragmentami swojego materiału genetycznego, dzięki czemu właśnie przy produkcji gamet, które później są łączą się w akcie zapłodnienia, e, mogą powstawać zupełnie nowe kombinacje genetyczne, e, które wcześniej tak naprawdę nie istniały. A, Oczywiście taki mechanistyczny sposób, w jaki ta rekombinacja daje seksowi przewagę, może to, to mechanistyczne wyjaśnienie może być tak naprawdę dwukierunkowe. z jednej strony, dzięki rekombinacji w organizmach potomnych mogą się spotykać słabo szkodliwe mutacje. i w momencie, kiedy razem się znajdują w takim organizmie potomnym, mogą nagle produkować super złe. Fenotypy, które dzięki temu znacznie łatwiej są usuwane z populacji, czyli rekombinacja może sprawiać, że mutacje, które są nieco tylko szkodliwe i w pojedynczym wydaniu nie zabiłyby organizmu, kiedy się spotkają gdzieś po rekombinacji, mogą być usunięte z populacji, ale też rekombinacja może doprowadzać do tego, że allele, czyli odmiany genów, które są nieco tylko lepsze, Mogą po spotkaniu się nagle stworzyć jakiś super, super osobnika o super wysokim dostosowaniu. Także ona na dwa sposoby może niejako poprawiać kondycję ewoluującej populacji. Tutaj mamy taki bardzo klasyczny przykład, w jaki sposób rekombinacja może ułatwiać ewolucję pożądanych fenotypów genotypów. Załóżmy, że ten genotyp AB, który mamy tutaj, jest ewolucyjnie znacznie lepszy niż. Genotyp małe A, małe B, który mamy na początku. Ale jeżeli w populacji nie dochodzi do rekombinacji, czyli jedynym źródłem nowych wersji genów są mutacje, to widzimy, że do powstania tego genu AB dochodzi dosyć trudno, bo najpierw z tego genotypu AB, AB małe musi powstać. Jedna, jedna z wers... Przepraszam, jedna z, jeden ze składników tego genotypu musi ulec mutacji, a następnie drugi. Natomiast jeżeli dochodzi do rekombinacji i różne genotypy mogą się ze sobą spotykać, to tak naprawdę wystarczy, że te dwie mutacje gdzieś w populacji zajdą i już w wyniku rozmnażania płciowego może dojść do powstania osobników będących nosicielami tego najbardziej pożądanego genotypu. Najbardziej takim konceptualnie rozbudowanym wyjaśnieniem, które było związane właśnie z rekombinacją wyjaśniającym przewagę płci, była hipoteza, którą w 1964 roku zaproponował Miller, która w biologii ewolucyjnej uzyskała taką potoczną nazwę tak zwanej zapadki Millera. Miller stwierdził, że jednym z podstawowych problemów, jakie mają organizmy żywe, nie są mutacje, które pojawiają się w ich genomach, a które Uszkadzają ciała tych organizmów, tak że one umierają, ale mutacje, które są szkodliwe, ale bardzo słabo szkodliwe, tak jak już wcześniej mówiłem, które organizmu nie zabijają, ale przez to, że właśnie go nie zabijają, mogą się z pokolenia na pokolenie gromadzić w populacji organizmów żywych, stopniowo niejako doprowadzając do wymarcia populacji jakiegoś gatunku. On tą sytuację nazwał. Zapadką genetyczną, którą później przemianowano na tak zwaną zapadkę Mellera, dlatego, że w jego interpretacji to był właśnie taki proces, jak obracanie się takiej zapadki z blokadą, gdzie kolejne mutacje obracają to koło tej zapadki. Ona się oczywiście nie może cofnąć, bo mutacja spontanicznie, praktycznie jest to niemożliwe, żeby uległa mutacji. Odwracającej efekty tej pierwotnej mutacji, bo mutacje są generalnie losowe. No i Müller zaproponował, że rozmnażanie płciowe jest jednym z takich sposobów, w jaki organizmy sobie radzą z tą zapadką Müllera, ponieważ niejako przepuszczając populację przez rozmnażanie płciowe, sprawiają, że pojedyncze komórki, które biorą w tym rozmnażaniu płciowym udział, mają znacznie mniejsze szanse, żeby przenieść te zakumulowane różne mutacje do kolejnych pokoleń. W dodatku, jak wiemy, w organizmach wielokomórkowych komórki biorące udział w rozmnażaniu płciowym, czyli produkujące gamety, najczęściej są bardzo dobrze chronione. One są zamknięte głęboko w tkankach organizmu, odizolowane od świata, tak żeby możliwie jak najbardziej być odciętymi od wszelkich szkodliwych czynników, które mogłyby spowodować na przykład powstanie w nich mutacji. Najsłynniejszym i obecnie tak naprawdę uważanym za jedno z najbardziej w cudzysłowie serio wyjaśnień, które stara się nam powiedzieć, w jaki sposób płeć uzyskała taką przewagę selekcyjną w toku ewolucji jest hipoteza, która. Ja tutaj napisałem, że została sformułowana przez Williama Hamiltona w latach 90., ale tak naprawdę ona powoli dojrzewała w umysłach biologów ewolucyjnych. Hamilton ją skonceptualizował i tak naprawdę przedstawił w postaci modelu matematycznego właśnie w 1990 roku. Hipoteza ta zakłada, że rozmnażanie płciowe znowu pojawia się tutaj idea zmienności, dlatego że według tej hipotezy rozmnażanie płciowe ma przewagę, bo generuje zmienność, ale uwaga, tutaj eksplicite ta zmienność jest potrzebna do, jednego ważnego, do jednej ważnej rzeczy, do tego, żeby organizm był w stanie nadążyć za zmieniającym się środowiskiem. Co to znaczy zmieniające się środowisko? Oczywiście rzadko kiedy, znaczy Hamilton raczej nie miał na myśli na przykład gwałtownych zjawisk pogodowych, chociaż one też mogą mieć znaczenie, miał na myśli raczej zmiany środowiska, które zachodzą bardzo szybko, i same w sobie są wynikiem procesów ewolucyjnych, zmiany, które wynikają z interakcji organizmów z pasożytami. Pasożyty to są, to są napędzacze bardzo wielu procesów ewolucyjnych. Ta cała, ta cała hipoteza wykorzystująca istnienie pasożytów do wyjaśnienia ewolucji płci niejako wynikła. Z tak zwanej hipotezy Czerwonej Królowej, którą zaproponowano właśnie w, w drugiej połowie ubiegłego wieku, do wyjaśnienia tego, w jaki sposób organizmy żywe koewoluują ze sobą. Wielu z Was na pewno słyszało to określenie hipoteza Czerwonej Królowej. Ona wzięła swoją nazwę od książki. Alicja po drugiej stronie lustra, w której Alicja w pewnym momencie znalazła się w takim dziwnym świecie, w którym wszyscy bardzo szybko biegli, więc żeby wobec tych biegnących ludzi być nieruchomym, to również trzeba było biec. Ja bardziej lubię współczesną wersję tej hipotezy, w której wyobrażamy sobie autostradę. Na tej autostradzie pędzą różne dziwne samochody, z których niektóre uosabiają na przykład czynniki środowiska. Takie jak tutaj mamy pasożyta, który pędzi po tej autostradzie, tutaj mamy gwałtowne zmiany na przykład temperatury środowiska, tutaj mamy pojawiające się w środowisku substancje toksyczne. I teraz, jeżeli nasz organizm, czyli nasze geny, nasza zmienność genetyczna, z jakiegoś powodu stanie gdzieś na tej autostradzie, to wszyscy od razu nas tak naprawdę wyprzedzą i no, poniesiemy oczywiście tego konsekwencje w postaci spadku dostosowania i wymarcia. Więc żeby nadążyć, musimy przynajmniej tak szybko, jak cała reszta tych samochodów na tej autostradzie jechać. I gdzie tutaj pojawia się rozmnażanie płciowe? Rozmnażanie płciowe sprawia, że... Organizmy są w stanie produkować tak duże ilości różnych wariantów genetycznych, różnych wersji siebie w postaci potomstwa, że któreś z nich okazują się przydatne w radzeniu sobie z tym zmieniającym się środowiskiem, prawda? Czyli jeżeli to są na przykład -ewo to są szybko ewoluujące pasożyty, to jeżeli rozmnożamy się płciowo, nasza zmienność genetyczna ewoluuje tak samo szybko i ten cały proces. Te dwa procesy za sobą nadążają, więc organizm jest w stanie się szybko obronić przed tymi zmieniającymi się czynnikami środowiska, zanim one go, że tak powiem, dopadną. A przy rozmnażaniu bezpłciowym najczęściej ewolucja pasożyta w tym przypadku jest tak szybka, że organizm za tym nie nadąża i zrywa się ten, ten koewolucyjny proces, który sprawia, że organizmy zawsze wpadają niejako w. Zawsze są w stanie się dostosować do swojego środowiska, w którym żyją. Według tego wyjaśnienia, płeć dała właśnie organizmom pierwotnie rozmnażającym się klonalnie zdolność produkowania wystarczających ilości zmienności genetycznej, żeby być w stanie nadążyć za tymi zmieniającymi się czynnikami środowiskowymi, takimi jak pasożyty. Tą hipotezę potwierdzono wielokrotnie eksperymentalnie. E, przeprowadzając na przykład eksperymenty na nicieniach, gdzie e, nicienie mogące rozmnażać się płciowo bądź bezpłciowo e, poddawano działaniu szybko ewoluujących e, bakterii, które je atakowały, i okazywało się, że w takich warunkach przeżywać i jakby kontynuować swoją, swoją historię, mogły tylko nicienie rozmażające się płciowo. Także mamy bardzo mocne dowody na to, że to wyjaśnienie faktycznie może być tym, które ma największe znaczenie w wyjaśnianiu ewolucji płci. Bardzo ciekawą hipotezą, która przez długi czas była ukryta i tak naprawdę dopiero niedawno wyszła na światło dzienne, w tym sensie, że naukowcy zaczęli ją na serio traktować i nawet projektować eksperymenty, które starają się ją przetestować, jest hipoteza Geodakiana. To, jest, to był rosyjski naukowiec, który w 1965 roku zasugerował, że ideą, a raczej wyjaśnieniem tego, dlaczego istnieją dwie różne płcie, może wcale nie być to, że. One w pewnym momencie, ale raczej ich geny w pewnym momencie się łączą, ale to, że być może ta rozdzielność, czyli ta różność, że tak powiem, inność płci jest tutaj kluczem. On sugerował, że podstawowym, podstawowym jakby zyskiem z posiadania dwóch płci jest to, że one mogą przyjmować różne role, że jedna z nich może być tą komponentą, która zabezpiecza genetyczne zasoby populacji i to by była płeć którą my potocznie określamy jako żeńską, produkująca te właśnie bezpieczne, nieruchome gamety, a drugą byłaby płeć, która jest tą płcią eksperymentującą, poszukującą nowych niż ekologicznych, narażającą się na działanie pasożytów i niekorzystnych czynników środowiskowych, i to byłaby ta płeć, którą my nazywamy jako męską. Tą hipotezę do pewnego stopnia wspierają obserwacje polegające na tym, że z reguły w większości u większości organizmów, to płeć męska jest znacznie bardziej wrażliwa na działanie pasożytów, znacznie większe ponosi skutki na przykład nie wiem, działania substancji toksycznych. No i właśnie według tej hipotezy jest to wynik tego swego rodzaju podziału ról płci na poziomie biologiczno-ewolucyjnym. Przy czym, tak jak mówię, to jest hipoteza, która przez długi czas była w ogóle nieznana biologom ewolucyjnym. Więc tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy się na serio zastanawiać, czy jej przewidywania nie są wcale nie są czasem tylko konsekwencją istnienia płci, które jakby wynika z czegoś zupełnie innego, o czym mówiłem wcześniej. Tak jak już powiedziałem na początku, niektóre organizmy nie rozmnażają się. Zupełnie płciowo, no i oczywiście po tym wszystkim co powiedziałem, można by się zastanowić, ok, skoro płeć jest tak ważna i tak kluczowa bo jest źródłem rekombinacji i zmienności, to jak to jest, że niektóre organizmy jednak były w stanie się jej pozbyć. Czasami jak patrzę na przykład na maszerujące przez miasto małżeństwa, gdzie żona jest bardzo, bardzo stanowcza, a mąż jest bardzo, bardzo wycofany, to się zastanawiam, czy niektóre takie związki nie mogłyby skorzystać na tym, że rozmnażania płciowego by w ogóle nie było. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste, bo wrotki bdeloidalne, które powiedziałem na początku, są klasycznym przykładem organizmów, które wtórnie utraciły zdolność do rozmnażania płciowego, mimo wszystko nie były w stanie wydobyć się z tej konieczności produkowania nowej zmienności i generowania tych rekombinacji, które, jak wiemy, mogą być fundamentem tego wyjaśnienia, dlaczego w ogóle płeć wyewoluowała. W wrotki bdeloidalne okazuje się, że. Tak jak mówię, nie rozmnażają się płciowo, ale żeby zapewnić sobie tą rekombinację i dopływ nowych, nowej informacji genetycznej, poradziły sobie one dzięki tak zwanemu horyzontalnemu transferowi genów. Naukowcy odkryli, że genomy tych wrotków zawierają bardzo duże, znacznie większe niż można by się spodziewać, ilości obcego DNA pochodzącego z grzybów, bakterii, czasami roślin. Okazuje się, że te organizmy są w stanie absorbować i niejako włączać do swojego genomu DNA organizmów, które na przykład zjadają. Czasami są to ich własne trupy, dlatego że te wrotki, jak się okazuje, mogą również asymilować materiał genetyczny martwych osobników te, swojego własnego gatunku, które napotykają. Także jak widzimy, nawet jeżeli rozmnożenia płciowego nie ma, to pojawia się mechanizm, który niejako jest takim zastępstwem rozmnożenia płciowego i sprawia, że ta rekombinacja i generowanie zmienności i tak w jakiś sposób następuje. Tutaj mamy jeszcze raz właśnie takiego jegomości, aż trudno wierzyć, że to jest taki właśnie dziwny, prawie że obcy, który pożera materiał genetyczny innych organizmów, żeby go włączyć we własne, we własne geny. No i wreszcie ostatnia rzecz, to o czym też powiedziałem na początku, że niektóre organizmy, znaczy takie pytanie, dlaczego nie robić by czegoś, co zapewniałoby nam korzyści z obydwu rodzajów rozmnażania, czyli z jednej strony rozmnażać się płciowo, ale z drugiej strony jednocześnie rozmnażać się klonalnie. I tak jak powiedziałem, raczej to się nie zdarza, ale niektóre organizmy faktycznie uprawiają seks bez faktycznej reprodukcji, i tutaj przykładem są bakterie. Czyli między innymi ta salmonella, o której powiedziałem, dlatego że bakterie generalnie rozmnażają się przez podział komórki, czyli klonalnie, ale czasami, jeżeli napotykają na swojej drodze osobnika o innym, że tak powiem, materiale genetycznym, mogą e, wymienić się z nim swoim materiałem genetycznym w procesie, który nazywamy koniugacją, e, która jest o tyle niebezpieczna, że może na przykład prowadzić do przenoszenia się oporności antybiotykowej między bakteriami różnych szczepów. Natomiast jest to rodzaj rozmnażania płciowego, bo dochodzi tutaj do rekombinacji materiału genetycznego, ale oczywiście skutkiem tego aktu nie są, potom, nie są komórki potomne, ponieważ po tym akcie dalej mamy tylko dwie komórki, które się wymieniły materiałem genetycznym, no ale one już dalej rozmnażają się klonalnie i niejako powielają tą zmianę, którą wprowadziły za pomocą tej koniugacji. Zagadki do rozwiązania. To są, to jest już na sam koniec kilka bardzo ważnych pytań, które my jako biodze ewolucyjni sobie stawiamy, dlatego że pomimo tego, że wydaje się, że już mamy dobry pomysł, dlaczego płeć wyewoluowała, i faktycznie wyjaśnienie tego, tej zagadki jest jednym z takich większych osiągnięć w biologii ewolucyjnej, dlatego że wymagało ono bardzo wielu nieintuicyjnych skoków, że tak powiem, myślowych. To w dalszym ciągu wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy na przykład skąd w ogóle organizmy zdobyły pomysł tego, że należy zlewać ze sobą komórki, czyli skąd wziął się w ogóle sam fakt zachodzenia zapłodnienia, który jest jednym z elementarnych procesów w rozmnażaniu płciowym. Po drugie, nie wiemy dlaczego wielokomórkowe organizmy zrezygnowały z rozmnażania klonalnego. Mamy hipotezy, ale tak naprawdę na razie nie jest to do końca wiadome. I wreszcie nie wiemy, dlaczego w tak przytłaczającej większości przypadków płcie są tylko dwie, a nie więcej. E, tak jak powiedziałem, niektóre grzyby mają tych płci kilkaset, ale ogromna większość organizmów ma ich tylko dwie. E, ciekawe, jak byśmy je my ludzie nazywali, gdyby były, były na przykład trzy, cztery albo 5. E, jakie inne byłyby alternatywy poza płcią męską i żeńską, no, ale Ewolucja zostawiła nam to, co nam zostawiła, więc mamy tylko dwie i wokół tego zbudowaliśmy naszą nomenklaturę. To jest ostatni slajd, także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że po tej prezentacji chociaż trochę przybliżyłem tą tematykę ewolucji płci. No i oczywiście, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to, to zapraszam. Dziękujemy.